Wystawa Skrzydła Wielkiej Wojny jest najnowszym elementem ekspozycji stałej Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jedna z najciekawszych wystaw tego typu w Polsce, a może i nawet w tej części Europy. Opowiada o historii lotników, samolotów, wyposażenia, które brały udział podczas I wojny światowej. Przede wszystkim możemy zobaczyć samoloty. To jest najcenniejszy element naszej kolekcji. Maszyny z okresu pionierskiego, maszyny z okresu I wojny światowej. To są często unikatowe egzemplarze. Nigdzie indziej na świecie nie ma takich maszyn. Mamy m.in. carską łódź latającą Grigorowicz. Współpracował z carską marynarką wojenną, był samolotem rozpoznawczym. Jest unikatem na skalę światową. Mamy również szalenie ciekawy samolot aliancki F-1 Sopwith Camel. Takich samolotów zachowało się na świecie wprawdzie parę, ale rzadko który ma tak dobrze udokumentowaną historię jak nasz egzemplarz. Jest to maszyna o udokumentowanej historii zestrzeleń. Mamy całą kolekcję niemieckich i austro-węgierskich samolotów, zarówno bojowych, jak i rozpoznawczych, zarówno z pierwszego okresu Wielkiej Wojny, jak i lat późniejszych. Oprócz samolotów możemy zobaczyć bardzo wiele drobniejszych eksponatów, które tak naprawdę uzupełniają naszą historię. Będą to mundury pilotów, będą to odznaczenia, drobne pamiątki z okresu walk, jak również zapisane świadectwa, zarówno w formie zdjęć, jak i opowieści, które zachowały się w archiwach. Filmy mają przybliżyć zwiedzającemu realia epoki. Staraliśmy się czerpać z materiałów archiwalnych, staraliśmy się pokazać początkowy entuzjazm u zarania wybuchu wojny, ludzi, którzy uważali, że walki będą trwały krótko, skończą się przed Bożym Narodzeniem, że walki w powietrzu to będzie sport dla dżentelmenów, aż do pokazania okrucieństwa wojny, pokazania w końcowych elementach wystawy twarzy pilotów, którzy nie przetrwali czasów pokoju, to, że nawet pilot, dżentelmen, mógł zginąć w bardzo okrutny sposób. W środku naszej ekspozycji znajduje się kino. Kino bardzo szczególne, ponieważ możemy tam obejrzeć zarówno materiały z epoki, oparte na autentycznych materiałach archiwalnych, jak i krótki 15-minutowy film Sir Petera Jacksona. Jest to krótka etiuda opowiadająca o losach kilku żołnierzy walczących gdzieś na froncie zachodnim. Nasza wystawa została zaprojektowana tak, żeby być historią, która prowadzi zwiedzającego od początku aż do późnych lat schyłku wojny, początków polskiej niepodległości. Elementem takim, który spina wystawę w całość, jest bardzo szczególny komiks. Największy w Polsce, jeden z największych w Europie. Wystawa kończy się w miejscu szczególnym. Mało kto wie, że lotnisko Rakowice-Czyżyny jest jednym z pierwszych fragmentów Polski, która stała się wolna po latach zaborów. Dlatego też chcieliśmy upamiętnić zarówno początek niepodległości naszego państwa, jak również początek naszego lotnictwa. Zobaczyć można znamienną scenę zamalowywania czarnych krzyży i malowania pierwszych polskich znaków przynależności państwowej na zdobytych samolotach. Projekt Kino Wolność zdecydowaliśmy się realizować w kontekście 25 lat wolnych wyborów w Polsce. Zależało nam na tym, żebyśmy pokazali z trzech perspektyw czasy, których większość z nas już nie pamięta. Opowiadaliśmy poprzez trzy perspektywy. Filmów fabularnych, pokazywanie tamtych czasów przez artystów, filmów dokumentalnych najbliżej prawdy, ale też kronik filmowych. No i pojechałam na zachód. Pojechałam śladem Adama Michnika. Znałam jego podróż 64 roku. On został wpuszczony, on po prostu wtargnął do wolnej Europy.
Ja bym nie chciała robić w podziemiu. Wtedy powstało przynajmniej w filmie dokumentalnym takie świetne kino mowy ezopowej, aluzyjnej. Ja z tym w ogóle nie tęsknię. Ja uwielbiam tą sytuację teraz, że jednak można mówić coś wprost, że jest to rodzaj dialogu. Oczywiście to jest inny rodzaj porozumiewania się. Wtedy była publiczność, która szukała tych filmów. Teraz wszyscy są trochę znudzeni, trochę trzeba walczyć o widza. To jest inna sytuacja, ale ja nie tęsknię za tym. Film obrazowy miał większe szanse porozumieć się z widownią zachodnią, ze światem w ogóle. A nasze filmy musiały być obrazowe, no bo walczyły z cenzurą. W związku z tym polskie kino, Polska Szkoła Filmowa dosyć szybko się wydostała na świat. Był to projekt, który rzeczywiście przerósł nasze oczekiwania, bo pojawił się w ponad 60 miejscach w Polsce i na świecie. Był pokazywany w Nowym Jorku, w New Delhi, w Seulu, ale też na Ukrainie, co było dla nas szczególnie ważne w kontekście ostatnich wydarzeń. No i dzisiaj fantastyczny finisarz właśnie tutaj w Krakowie, w Nowej Hucie, z udziałem naszego ambasadora, pana Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych reżyserów, który opowiada o tamtych czasach w sposób niezwykły. Ja nigdy nie myślałem, że będę żył w wolnym kraju. To mi w ogóle do głowy nie przychodziło. Ale w pewnym momencie, kiedy to stało się możliwe, trzeba pamiętać, że wcale władza komunistyczna, która była w Polsce, nie wyrzekła się ani służb specjalnych, ani wojska, ani policji, ani więzień, ani niczego. Oni dysponowali wszystkim, a druga strona dysponowała tylko słusznością. Gdyby nie ta konsekwentna linia, sprawa walki Solidarności z ustrojem i zwycięstwa Solidarności wcale nie musiała tak się zakończyć. I my to mało doceniamy i wydaje nam się, że to jest zupełnie oczywiste. To nie jest oczywiste. Gdyby nie ci ludzie, gdyby nie tacy ludzie jak Adam Michnik, którzy chcieli wziąć na siebie odpowiedzialność, to mogło się to zakończyć tragicznie i nie siedzielibyśmy tutaj w tej chwili razem, tylko gdzieś mówilibyśmy po rosyjsku w jakimś lagrze. Kochani, nie podnoście tego, nie czytajcie!